jest i bohater naszych najbliższych filmów. Stan, jak widzicie, jakieś 2015 roku zacząłem się nim zajmować, że tak powiem. Wymieniłem mu do tej pory ogumienie z tyłu i z przodu i rozrusznik, choć nie była to, że tak powiem, priorytetowa inwestycja, no ale jednak ogumienie jest bardzo ważne. Samo ogumienie kosztowało 1800 zł, do tego ten rozrusznik nowy 300 to jakieś 200. W tej chwili mam części kupione za jakieś 1600 zł bodajże, a jeszcze muszę na pewno kupić części za 1000 zł, więc to są takie koszty mniej więcej, a nie zabieram się w ogóle za remont silnika, zaznaczam. Do tego oczywiście trzeba policzyć jakąś robociznę, która w tym przypadku, w moim przypadku, no, będę robił sam, więc jak ktoś nie ma możliwości naprawy samodzielnej, no to jednak z tymi kosztami dodatkowymi będzie musiał się liczyć. Najlepiej rozłożyć sobie jakoś to na raty, w sensie ja sobie kupowałem na przykład części po trochu, co miesiąc powiedzmy, za tam 300 zł, no i trochę się uzbierało. Końcówki drążka, no, w bardzo kiepskim stanie, o. Wszystkie oczywiście do wymiany. Jak widać, jest przypocony tutaj mocno dosyć. Tu lepiej widać. Cały jest mokry tutaj. Z paliwem jest, jak widać, problem. Zakupiona jest oczywiście nowa pompka, zakupione są nowe kielichy, gdzie tutaj na przykład, o, coś próbowałem na taśmie teflonowej. Poza tym, no, nie trzymają dobrze te kielichy. Czy to się wyrobiło, czy coś, nie wiem. W każdym razie, no, widać, że tu ewidentnie paliwo gdzieś ucieka. Zaczyna się problem chyba już tutaj, pod głowicą. Nie wiem, czy tam nie trzeba będzie wymienić uszczelki. Mam na pewno uszczelkę pod pokrywę głowicy, ale dalej, no to jeszcze na razie nie będę tam zaglądał. Oczywiście wymiana wszystkich płynów, w sensie oleju przekładniowego, oleju w przekładni kierowniczej, tutaj w tym miejscu, oleju silnikowego, oleju w pompie, paliwa. No wszędzie jest tego trochu. Płynów, włącznie olejów, uzbiera się gdzieś, myślę, że 40 litrów, więc no jest tego trochu. Oczywiście zdejmę sobie kabinę na samym początku, gdyż łatwiej będzie robić cokolwiek, jak choćby na przykład tutaj połatać takie dziury, o, tutaj trzeba będzie wyciąć wstawkę, zrobić, wszystko wyprostować, pewnie odkręcić. Przechodzimy oczywiście na jeden akumulator, gdyż te są już, no, naprawdę w słabym stanie, traktor już nie odpala. Dzisiaj na przykład go wyciągłem już samochodem, bo nie chcę go hechłać. Problem ma również z dostarczaniem paliwa. Nie wiem, czy problem jest w baku, czy w kraniku. Bak oczywiście od tego właściwie zaczniemy, od układu paliwowego. Albo trzeba będzie wyczyścić w środku, anodować, albo, no, zobaczymy, w jakim stanie jest. Jest jednak, to jest ropa, a nie benzyna, więc jest bardziej tłusta, może nie trzeba będzie aż tak bardzo z nim działać. Coś tutaj oczywiście podziałamy z tymi drzwiami, będziemy to jakąś zaprawkę robić. Szyba jest oczywiście zamówiona. Nie mam jeszcze tej małej szybki tutaj. No ale dach oczywiście jest również zamówiony, znaczy zamówiony, już go mam. Przeprowadzimy renowację tego fotela. Można kupić taką przykrywkę z niby skórzaną do fotela, ale miałem ją w ręce i powiem szczerze, że chyba zrobię sam, samodzielnie renowację tego fotela. Oczywiście wymiana oleju w zwolnicach. Co dalej? Z tej strony. Dobra, co tu mamy w środku?
Wymieniony będzie obrotomierz. Pozbędziemy się regulatora napięcia, gdyż przechodzę z prądnicy na alternator, w którym już jest regulator napięcia. Tak jak wcześniej wspomniałem, wymiana akumulatorów na jeden. Oczywiście to wszystko trzeba będzie ładnie wymyć. Jak widać, tutaj brakuje rurek do układu pneumatycznego. Brakuje też regulatora ciśnienia butli. To wszystko również pasuje uzupełnić. Tu się znajdzie alternator, nowy filtr oczywiście paliwa, nowy filtr oleju i co tu więcej. Na końcu oczywiście wszystko przemalujemy ładnie, żeby to jakoś wyglądało, nabrało rumieńców. Nie wiem, czy tłumik chyba też, ponieważ widzę, że on się tam już rusza. Jest tu taka szpara i chyba tłumik też będzie trzeba wymienić, skoro już wymieniamy większość rzeczy. Błotniki również zakupiłem nowe. Mam stare, co prawda trzeba byłoby je cerować. Jeden kosztuje 40 zł, więc stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu się bawić, nacinać, gdzieś tam coś spawać. Potem trzeba to przeszlifować, przeszpachlować, znowu przeszlifować i tak dalej. Całe wszystkie czynności związane z malowaniem. No. Także co? No, pracy jak widać jest dużo. Filmów myślę, że będzie sporo. Dzisiejszy film jest już długi. Także teraz zobaczymy sobie miejsce, w którym będę to naprawiał. Tutaj mamy taką wiatę. I przygotowałem sobie tutaj miejsce. Jest tu taki stary regał. Przygotowałem sobie takie pojemniczki na śrubki, na części. Jakieś tu klucze zgromadziłem. Z doświadczenia wiem, że klucze duże będą potrzebne. Jest ich trochę za mało. Muszę sobie tu dokupić parę rozmiarów od 26 w górę. Myślę, że mi tu starczy miejsca. Mam tu jeszcze jakieś dwie półeczki. Banieczka na płyn, na oleje w sensie. Czyściwo jakieś. No i tyle. To będzie moje miejsce. Może tutaj się gdzieś u góry zaczepimy, żeby kabinę ściągnąć. Jeszcze zobaczę, może to się uda ręcznie ściągnąć. I jeszcze zobaczmy sobie części. No, nie wyciągam tego wszystkiego. Pokażę jak leży. Oczywiście wiedza najważniejsza. Będziemy się tu wspomagać, ponieważ moja wiedza na temat naprawy ciągnika C330 kończy się tyle, co posiada przeciętny użytkownik, zaznaczam użytkownik, nie serwisant, pojazdu C330. Na pewno się przyda. To jest, są filtry paliwa, co prawda jakieś stare, ale kupiłem nowe. Nowy alternator, Jubana, litewska firma, wzmocniony, 70 bodajże amper, końcówki drążków, dwie z prawym, dwie z lewym gwintem, kranik paliwa, kraniki wody. To jest akurat filterek do pompki paliwa, ale pompkę mamy nową i w niej jest nowy filterek, więc nie będzie potrzebny. Farby, podkładówki, farby w oryginalnym kolorze Ursusa, dwie żółte, czerwona, filtr oleju, filtr oleju do skrzyni biegów, do przekładni, tam są naklejeczki zawinięte. Tutaj w tych czterech pudełeczkach są takie lampy robocze, oświetlenia zamontuję dodatkowo. Tutaj jest ten kielich, filtry paliwa, zestaw z tymi kielichami. O.
O, nawet wypadło, patrzcie. Patrzy się. No. Tutaj mamy obrotomierz, linkę, pompkę paliwa, olej do przekładni, plus tutaj 10 litrów, bo gdzieś łącznie 30 litrów ze zwolnicami, z przekładnią kierowniczą, ze wszystkim to będzie gdzieś tam blisko 30 litrów, pewnie lusterko, uszczelka pod pokrywę głowicy, olej do silnika, a to jest akurat Hipol, to do silnika mamy również olej, plus olej do pompy paliwa, błotniki, tam jest szyba boczna, no i dach oczywiście również, choć nie wiem jeszcze jak to zobaczymy, jak to będziemy montować. On tu uchwyty ma, troszkę mi to się lipne widzi, troszkę takie cienkie, tu nawet aż kurczę prawie że wystaje, nie wiem, no ale wydaje mi się, że tu powinno być więcej tego włókna szklanego, w tym miejscu przynajmniej. No może to jakoś będzie. Dobra, mamy tu trochę części, oczywiście jeszcze sporo brakuje. Miałem już akumulator nawet tutaj, ale pożyczyłem sobie od brata taki miernik. No i wyszło na to, że nowy akumulator jest trochę średni i pod obciążeniem wskazówka tutaj zaczęła niebezpiecznie wchodzić na to żółte pole. Przy nowym akumulatorze raczej tak nie powinno być, dlatego zwróciłem ten akumulator, czekam na nowy, gościu mi tam ma zamówić, także lada moment się tu pojawi, żebyśmy mogli rozpocząć pracę z alternatorem i właśnie z prądem, zaraz po wymianie tych paliw, tych filtrów i tak dalej. Dobra, dzisiaj długo, no ale przygotujcie się, ponieważ no, roboty jest bardzo dużo. Panie majster, zabieramy się. Na razie.